Cześć! Witam was bardzo, bardzo serdecznie. W 14 odcinku zagrajmy w Wiedźmin. Pierwszy. Kontynuujemy poprzedni odcinek. Odprowadzamy dziadunia do kapliczki, której będzie się modlił. Nie wiemy, co tam będzie robił, ale wiemy, że coś będzie robił. Mutowcy nas atakują, niestety. Nie z tym stylem, nie tym stylem, tylko tym stylem. Czekajcie, wybaczcie, momencik. O, tak lepiej, dobra. Kontynuujemy. No i co tu? No ty... Musimy tego dziadunia odprowadzić, bo nas bardzo serdecznie prosił. Oczywiście, jako Wiedźmin spełniamy tą prośbę. Te rozmiękłe dziury w ziemi to chyba doły z gliną. A coś tam biega. Chyba potiona użyje. Bo coś mi tutaj nie pasuje. Mamy jaskółkę, mam aż 5 jaskółek. Geralt, pi! Geralt. Dobra, jeszcze ich pokonamy. Ścięcie. Niedobrze. Ostatnio ta gra tak strasznie ścina, że... W ogóle coś mi... Gry, które nagrywam, tak strasznie ścinają. Nie wiem, coś muszę chyba wymienić. Albo wymienić, albo przeinstalować jeszcze raz systemik. Ale nie wiem. Jeszcze. To jeszcze się upewnię. Dobra. Leżą, leżą. Dobra. Coś nam dziadunio powie? Tak jest. Doły z gliną! To tutaj pracują ci cholerni dziwacy! Dziwacy? Sprawiali wrażenie normalnych. Tak. Ceglarze zawsze udają przed obcymi normalną społeczność. Ukrywają swoją wiarę. Wiesz, że ci głupcy czczą ryboludzi? Ludzie wierzą w przeróżne rzeczy. Ale w ociekającą śluzem gadzinę z wyłupiastymi oczami? Daj spokój! Ci wodanoi nawet nie potrafią mówić po ludzku. Trzeba się z nimi porozumiewać za pomocą przedmiotów. Ciekawe. Mógłbyś o tym opowiedzieć? Słyszałem, że ludzie porozumiewają się z rybolami, zostawiając na ołtarzach przedmioty. Każdy przedmiot ma jakieś znaczenie i jest odczytywany jako intencja. Tak samo odpowiadają wodanoi, zostawiając przedmioty. Jakie? Dokładnie nie wiem, nie interesowały mnie. Musiałbyś pogadać z ceglarzami, ale one nie zwierzają się potencjalnym bluźniercom. Dobrze, no więc tam tu dziadek coś powiedział. Ciekawą informację o ceglarzach. Mnie ten tam nie interesuje. Odprowadzę go i starczy mi wrażeń. Oj, starzejesz, dziadku. Coś tu rośnie. Ło! Jakaś różowa potwornica. Tu styl mocny się przyda. A czy to ta nie roślina, która pożera ludzi na bagnach? Chyba tak. O, mi chapa zeżarło. Nie wiem, czy to przeżyjemy. Tylko przeżyjemy. Ups, dobra. Dobra, Geralt, wierzę w ciebie. Nie wierzyłem w ciebie. Za silne. Jeszcze raz. Musimy od początku wszystko zrobić. Łataw! Jednak za silny ten potworek na nas. Czy jeszcze raz utopce i te inne pierdoły, jeszcze gadanie tego dziadunia? No chyba tak. No, serdecznie was przepraszam, że musicie jeszcze raz to samo patrzeć. Mnie też to irytuje, ale dobra. Jeszcze raz zrobimy to samo. Tylko teraz spróbuję ominąć tę utopcę. Potem je ubiję. Jakiś tu eliksir jeszcze powinniśmy wziąć. Czekajcie. Kot to nie. Tutaj złożymy. Nieznany eliksir. A co nam szkodzi? Co nam daje? Szansa uniku. To jest dobrze. Dobrze jest. Jeszcze jaskółeczka.
O, to taki eliksir, dobra. A takiego eliksiru nie chciałem. No ale dobrze, może będziemy mieli więcej uniku, czyli może uda nam się zabić tego dziada. Tylko gdzie to wyrasta? Wiecie. Tu, przed nami. Przed nami? Nie, tu. Kąt coś tam. Geralt, jak ty wolno bijesz! Ale cię przynajmniej ta żałosna gadzina nie walnęła. O, teraz dostałeś. Dobra, połowy chapca nie ma. Już jest nieźle. Wierzę w ciebie, Geralt! Brawo, Geralt! Dałeś radę. Teraz nie chcę tego eliksiru. No dobra. No tak. Pnącza. Archeopsa. Archeospora. Dobra. Tak, pewnie źle to wymówiłem, ale dobra. Idziemy. Mamy to zdanie zaznaczone na naszej liście. Tak. Krwiożercza roślina. To nie. Pielgrzymka. O. No to w drugą stronę szliśmy nawet. Dobrze. Utopce, jak ja was ni cholercia nienawidzę. Bum! Geralt nie trafił. Parowanie. Kiedy to się XI skończy? Czekajcie. 10 minut. Kurde. No ale... No kurde, Geralt! Nie wkurzaj mnie. Nie no, ten nic nie do dupy jest. Odwiedzili tego dziadka, zaraz się gdzieś przyśpił jakiś ognisko czy coś, żeby nam ten nic szedł. No może sam nam zaraz zejdzie. Nawet nie zbieram co oni. No tu jest dziadu. Się chowa. Już niedaleko. Ale jeszcze trochę bieganiny jest. Boi się, boi. No starczy, dziadziu, starczy. Ale widać, to pielce nie dają nam spokoju. Ale bo mamy zdanie z pielcami. Normalnie jakbym lagi miał, tylko że to nie są lagi. Czyli mamy szansę na uniknięcie, bo jest spowolnione tempo. Tak to można rozumieć. Dobrze. Co to jest? Język. Topielce, tak? Ale mamy jakieś zadanie tutaj jeszcze z topielcami. No ale to jakieś poboczne. Dobra, potem jak skończy nam się te eliksy, to zobaczymy. Dobra, Geralt się ruszył. Ale eliksir mu na to nie pozwala. Ile jeszcze ta zamieć? Nie pokazuje nam nawet. Cholera. Chyba nam zdejmie już się zaraz. Nie pokazuje. Nie to. Jest! Happy! No tak myślałem, że zaś po trzech to już można użyć stylu szybkiego. Stylu szybkiego. Stylu grupowego. Nie. Się mielą te nazwy. W ogóle mi się teraz w tym wygoniu, ty poniedziałek się zaczął, wszystko mi się teraz zaczyna mielić. Mielić, pomylać, pomylać. What the fuck. Dobra, bierzemy te języki, bo to zadanie pobocznego pewnie. Zaraz zobaczymy. Jakie oto zadania. Nie to. Zlecenie na to pielce. 10 języków, dobrze. Zbieramy, zbieramy. Dobra, już jest ołtarz. Melitele, czyli już się będzie modlił chyba do Melitele. No zaraz zobaczymy. No, dziadziuś jest, dziadziuś, dobra. Miejsce mocy też odkryliśmy. No, jesteśmy na miejscu. Nie jestem w twoim wnusiu. Nie jestem twoim wnusiem. No, no właśnie. A ja nawet cię lubię. Jeżeli kiedyś będziesz miał ochotę, wpadnij. Pokażę ci moje książki, dam herbaty i gulaszu. Wnusiu, jesteś Wiedźminem, prawda? Ja niedawno spotkałem na bagnach Wiedźmina, ale
Nie był taki... Berengar! Zapewne. Spotkałeś Wiedźmina? Co możesz o nim powiedzieć? A tobie, wnusiu, chętnie opowiem. Łaził tu, kręcił się, wypytywał i wyglądał za przeproszeniem, jakby się nie mógł wypróżnić od tygodnia. Pewnie za przeproszeniem. Zła dieta. Nie interesują mnie jego problemy żołądkowe. Biegunkę miał. Ale powiem ci, wnusiu, że on się bał. Kręcił się najwięcej koło dołów, gdzie ci głupcy z wioski ryją w glinie jak jakieś krety. Nic więcej nie wiem. Dzięki, dziadku. Proszę, wnusiu. Mógł powiedzieć. No, miejsce mocy. Odprawimy sobie rytuał. Nie przenosimy posąg się do kar... przedstawiający trzy... Wiem, że posąg przedstawia trzy różne dziewice, ale nie... Mnie to nie interesuje tym. Nie, Rysiu! Odprawić rytuał magii! Ja... Jestem załamany! Teraz... Czyli znowu tak jak w tej grze w kości, co nie mogłem trafić w przycisk, to teraz trafiłem w przycisk, ale ten co nie trzeba. No i co mnie Dolph Kalksteina obchodzi? No i nie mówcie mi, ludziska, że ja będę musiał płynąć tam jeszcze. Tę formułę. Ja pierdzielę. Wybaczcie mi. Wybaczcie mi, ja dzisiaj jestem skołowany w trzy dupy. Po prostu. I to szczerze. Może coś tu jeszcze da radę zrobić, ale nie. Nie, przecież musimy zrobić wszystko, co na bagnie jest. W ogóle pomylony ten odcinek jest teraz. A miałem zamiar dzisiaj dwa odcinki nakręcić zaraz potem. Chyba tego nie zrobię, bo... Nie... Jak mam się tak mylić, to... Lepiej, żeby wcale nie robić. No, ale dobra. Będziecie się męczyć. Chociaż kto tam się będzie męczył? Jak mnie nikt nie ogląda, to kto się będzie męczył? Chyba ja się męczę tylko z tego nagrywania. No, nie marudzę. Mam 13 widzów, z tego się cieszę. Że chociaż 13... Z tego połowa to moi znajomi, szczerze wam się przyznam. Chociaż niektórzy, to których nie znam. Ale połowa to moi znajomi, więc nie jestem z tego zupełnie dumny. Że mam tylko 13. Chociaż mój kumpel ma więcej tych subskrypcji. A ma odwrotnie do mnie, bo ja mam trochę więcej wyświetleń, a on w ogóle wyświetleń nie ma 2-3. Więc co to już całkiem. Chociaż ma 80 subskrypcji, więc mnie to trochę dziwi. Dobrze, więc jeszcze raz to samo. Chociaż będzie jeden odcinek dłuższy. Dłuższy, 30-minutowy był maksymalnie. Bo ja nie będę większych odcinków robił. Dłuższych, bo mi to nic nie da. Chociaż teraz niech tak nie zacina. No, tam jest przynajmniej dobra. No, poczekamy jeszcze raz. A jeśli chodzi o YouTube'a jeszcze, to zmieniłem sobie troszkę wygląd. Wyświetleń. Wyświetlania aktywnych postów itp. itd. Jeżeli wam się to podoba, to dobrze, a jeżeli wam się odwrotnie, czyli się wam nie podoba, możecie mi o tym napisać w komentarzu. Ja to zmienię. Tak jak było wcześniej. No to zależy, wszystko zależy od was. Jesteście moimi widzami i to wy tylko prostujecie ten kanał. Ja to tylko filmy kręcę, które się prawie nikomu nie podoba. No podobają się, no dobra, nie będę już tak skomlał, bo skomlę i skomlę jak jakaś stara baba. Dobra, tam przyjdziemy, to teraz sobie od razu pójdziemy do wioski ceglarzy. Na wioskę ceglarzy. No tak, wioska ceglarzy, a gdzie jest was przywódca? Jeszcze zobaczymy, co musimy zrobić. Te sefiry mieliśmy szukać. No to później do Vicenta pójdziemy. 6, dobra. Mamy 6, jeszcze 4 potrzebujemy. No to... To się znajdzie. Dobra, Vaska, to chyba jest ich przywódca. Vaska, kobieta, czyni. Tak? Tak jest. Podróżny z daleka, siwy, a nie stary.
niepokonany, lecz naznaczony bliznami, utracił, a teraz poszukuje. Jak mam się do ciebie zwracać, dobra kobieto? Jestem Waska, starsza wioski. Geralt, Wiedźmin, miło mi. Czym się zajmują mieszkańcy osady? My, ludzie prości. Jedyne, co potrafimy, to wydobywać glinę i wypalać cegły. Jesteście ceglarzami? Nie widzę, żeby ktoś pracował. Złe czasy dla nas nastały, ale powiedz, nie z... Rozwiązujemy problemy. Chcesz? Zabijamy podpory i takie coś. Białowłosy. Tak, tutaj o sefiry mi chodzi bardziej. Ale na razie tutaj od początku, czyli spytamy się o Berengara. Był tu wcześniej inny Wiedźmin, Berengar? O, był. O różne rzeczy pytał, o te nuty, alchemię i koło wieży maga się kręcił. Pewnie go ten alchemik Kalkstein tu wysłał. Potem znaleźliśmy jego sprzęty w dole z gliną, całe zakrwawione. Nic więcej nie wiemy. Dziękuję, Waska. Białowłosy. Tam były ślady walki i to nie z potworami. To ludzie go dopadli. Pewnie salamandra. I ludzie z krain ognistej jaszczurki. Nie daj się dopaść, bo będę cię potrzebować żywego. A do czego? Dlaczego ludzie nie pracują? Macie jakieś kłopoty z potworami? Utrafiliście w samo sedno. W dołach, w których wydobywamy glinę, zalęgły się... Jak wyglądają te potwory? Jakby utonęli, a potem... Utopce. Zmartwy. To prawdopodobnie utopce. Jesteśmy biedni. Wystarczy, jak jesteście biedni, to wam nie będę... Gdzie mam iść? Rozkradał pieniędzy, których i pewnie i tak nie macie. Na rozwidleniu wybierz drugą drogę. Dobra, ale Waska, jeszcze chcę się ciebie wypytać, a potem wam załatwię wszystko, co chcecie. Chcę. Czym się tu zajmujecie? Wybieramy z ziemi glinę. To zyskowne zajęcie. Niezbyt zyskowne, białowłosy. Klepiemy biedę, bo chociaż miasto się rozwija i wciąż potrzebuje budulca, przewoźnicy i bogaci kupcy odbierają... Rozumiem. Nie chcieli... Wynieść się? O nie. To wasza sp... Chcesz? No teraz o Kalksztajna. Może porozmawiamy. Alchemik z Wyzimy, Kalkstein. Dawno, dawno temu na bagnach mieszkał potężny czarownik. Szukał odosobnienia, a za jedynego towarzysza miał ucznia. A tak było do czasu, kiedy w jego życiu pojawiła się kobieta. Zaczyna się jak bajka. Ale kończy się inaczej, bo to zła kobieta była. Inaczej niewierna suka. Szczęście, zakochał się. Spełnił każde jej życzenie. Ale ona wykorzystywała potęgę czarodzieja. Kim była? To nieważne. Słucham. Mów dalej. Ślepa miłość doprowadziła czarownika do upadku. Wywołał siły, nad którymi nie potrafił zapanować. Zginął. A wieża zamieniła się w ruinę. Świetna historia, ale chciałem posłuchać... Kochanka maga była obdarzona mocą. Potrafiła wieszczyć i czarownik wykonał dla niej talię niezwykłych kart Tarota. Kierując się wskazówkami kobiety, na każdej karcie zilustrował I? Siedziby maga strzegły golemy, pracujące bez zmęczenia kolosy z gliny. Niektóre oszczędzone przez czas... Można zobaczyć na cmentarzysku, gdzie pozbawione ożywiającej siły i spłukiwane przez deszcze trwają w bezruchu. Jeden z nich jest strażnikiem? Tak. Najpotężniejszy z golemów był odźwiernym i strażnikiem czarodzieja. Jedna z kart Tarota, wieża, pokazuje sposób, w jaki zostanie obudzony. Wtedy wieża otworzy się na nowo. Mam tę kartę. Weź ją, mnie nie jest już potrzebna. Moim zdaniem to Waska jest tą kobietą, którą się zakochał ten mak, ale nie jestem do końca pewny, tak to moje są tylko przypuszczenia. Dobrze. Więc już tutaj zrobiliśmy.
mogłoby jeszcze popadać. Gdzieś pada cały czas. Dobrze, pójdziemy jeszcze tutaj do dołu z gliną. Odcinek będzie troszkę dłuższy niż 20 minut. Mam nadzieję, że to zniesiecie. Chociaż chyba was trochę przynudzam. Ale w Wiedźminie nie ma takich fajnych na razie rozgrywek. Nie w tą stronę. Na razie, potem będzie też coraz lepiej. I tak się bawiliście pewnie grę w Postala. Chociaż troszkę spadki FPS-ów mi to utrudniały. Mam wreszcie utopiec, to chodź do biedaka. Nie będę cię bił, starczy, że cię dobiję. Fajnego miałeś Prutasa. Dobra, kolejny Prutas. No już zabiłem wszystkie utopce. Przecież tam jeszcze ile ich jest. Coś tutaj nie pasuje. Coś zadanie za szybko wykonałem. Co ty tu robisz, dzieciaczku? To jest sprawa dla Wiedźmina, a nie dla dzieci. Ups. Dobra, szybko parli. Styl grupowy jest dobry, jak jest dużo wrogów w otoczeniu Wiedźmina, czyli naszego Geralta. Wtedy robi fajny damage. No nawet potrójny, jeżeli walimy jednego. Więc jest to dobrze, dobre. Ale będzie błoto. No, jeszcze w utopcach. Jak utopcy się rozłożą, to dopiero będzie błoto. Będzie pachniało zglinizną. Nie wiem, jak oni będą tu pracować. Dobrze, ale tutaj jeszcze coś się skurcze ziele powinniśmy zrobić, ale... Chyba pohandluję jeszcze z łaską, chyba jakieś książki. I zobaczymy. Bo chcę wykonać to zgłaszanie zlecenia na te jaskółcze ziela. No. Teraz dopiero zadanie zostało wykonane. Nie wiem dlaczego wczoraj. O, coś tutaj leży. Zmasakrowane zwłoki. Choć zwłoki są mocno nadgryzione przez potwory, wyraźnie widać, że śmiertelne rany zadano mieczem. Bardzo ostrym. Nie wiedźmińskim mieczem. Czyżby Berengar? Nieznany eliksir. Przepołowiona, czyli... Chyba Berengar. Tak jest. Nie żyje. Dobrze, kochani. Więc kończymy tutaj. Odcinek 14. Nawet chyba nie powiedziałem na samym początku. Jeśli wam się podobało, lajkujcie. Subskrybujcie, jeżeli wam na tym zależy i chcecie być na bieżąco z moimi filmami, które będą dodawane regularnie. Choć w weekendy ich nie będzie, ponieważ nie mam czasu w weekend. Ale w tygodniu powinienem mieć czas na ich nagranie. Więc kochani, ja się z wami serdecznie żegnam, serdeczne pozdrowienia, trzymajcie się, cześć!